Przynieśli ze sobą klakiera. Nie wiem, czy klakier jest chory, czy trzeba go leczyć, czy również z nimi startuje. Zaraz się dowiemy, co z tym klakierem na noszach będą robić. Za chwilę będzie koncert, czyli wydarzenie dnia dzisiejszego, ale jeszcze przed tym chcielibyśmy zrobić jedno kręcenie. Zostało dosłownie kilka paletek. Dziesięć paletek. Wykupimy szybko, zrobimy losowanie. Zapytamy tego najmniejszego zawodnika, ile ma lat. Ile masz latek? Latka. Nie chciała powiedzieć, ale dwa latka. A najstarszy zawodnik? 9 lat. Czyli drużyna od 2 do 9. Z tego, co się dowiedziałem, klakier leci razem z nimi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Klakier musi lecieć razem ze smerfami, bo przy sikawce jest gargamel i gargamel pompuje wodę, a klakier musi dolecieć do sikawki. Tylko 7 jeszcze paletek do sprzedania. 7 kręceń jest. 7 kręceń przed naszym koncertem, jeszcze chwileczka i... Wychodzi na to, że bez taty się nie obejdzie, musi tata również lecieć. Uwaga! I rozpoczęli start. Smerfy z Ucieszkowa. Smerfy ułatwiły sobie zadanie, że piłeczkę przełożyły. Nie przepychają piłeczki przez wąż. W zamian za to niosą na noszach klakiera do sikawki, tam gdzie czeka gargamel. I gargamel będzie pompować, a smerfy rozwijają węże. Jedynie 7 paletek do wyprzedania, a teraz mu ekstra kręcenie, bo jest aż 7 kręceń. Jego chyba kas chciał wyprzedzić, a tam musi pomóc, żeby się nic nie stało, ale musi dolecieć do węża i zrobili utrudnienie sobie, założyli rozdzielacz i dwie linie tłoczne, dwie grupy smerfu, każda jeden pachołek. Za to gargamel musi się więcej namęczyć, musi więcej wody podać. Jeden odcinek mają więcej. Gargamel jeszcze wody nie widać. Szybciej. Już jest jeszcze mocniej, jeszcze parę razy, jeszcze. I udało się. Z tego, co widać, gargamel trochę osłabł, musieli mu pomóc. Podobnie jak ze smerfami, nie zawsze mu się uda ich dogonić, także osła był już starszy, druhowie pomogli, smerfy zakończyły swoją konkurencję. Jakiś chłodzący napój, nie? Takie rzeczy tylko w Nesolwicy. Polska Cerekiew przygotowała się do rozpoczęcia. Oddała meldunek. Z tego, co widzę, troszeczkę inaczej będą startować. Są w pełnym mundurowaniu, mają przygotowane mundury tak samo jak seniorzy. Mają również pasy i togorki. Możemy sobie zobaczyć, jak prawidłowo powinno wyglądać pełne umundurowanie strażaka. Kolejne na zawodach. Kolejne losowanie, o! Fajny kubek tutaj. No to nasza Zuzka dzisiaj wykręciła, no. 46. Posiada 46 numeru. Wygrał właśnie Kubeczek Bercik. Pan Mariusz wjecha proszony do namiotu sędziowskiego. Teraz wielkie emocje, kręcenie o główne nagroda. Pomimo, że jest to kategoria smerfów, z tego co widzę, ćwiczeni jak zawodowcy przez drucha z zawodowej straży. Nie ma, tu musi być pełne mundurowanie, musi być dyscyplina. I proszę sobie zobaczyć, jak będą startować smerfy OSP Polska Cerekiew, drużyna numer 1. Drużyna, z tego co widzę, starsza.
Teraz jest losowanie o karnet jednorazowy do siłowni Kędzierzynie Koźlów Infinity. Jedziemy, będzie pompa. Prawidłowy meldunek, przekazanie sędziowi startowemu. Spocznie ugrupowanie do startu przygotowane. 14. I za chwileczkę smerfy z polskiej Cerekwi, smerfy w grupie starszej, rozpoczęły swoją konkurencję. No i teraz najważniejsza główna nagroda, pulitra. Gorące brawa i jedziemy! Główna nagroda, flaszeczka! Czyli czysty, przezroczysty, 40%. Kto chce wygrać, ręka do góry, oczywiście na pewno cały las rąk wyjdzie, całe boisko. Wygra właśnie nasza flaszeczka, numerek. Numerek 5. Piąteczkę zapraszamy do siebie. Gratulujemy ci. Tu jest piąteczka, ty masz szczęście, masz i flaszka, masz i bitku. Ale to jeszcze nie wszystko, ale... nie oddajemy paletek. Jeszcze nie wszystko. Dowozmy w tej chwili nasza promocja, czyli nagroda pocieszenia. Zapalniczka razem z otwieraczem. Można sobie podpalić kominek w domu lub otworzyć wodę mineralną. No to jedziemy. Z tego co widzimy, równe tempo. Bardzo opanowanie, spokojnie wykonują swoje zadanie. I numer 14. No i znowu tutaj kolega wygrał nawet zapalniczka. A my prosimy o zwrot palety i zapraszamy za jakieś kilkanaście minut na następne kręcenie. Dziękujemy bardzo. Już prawie przy końcu, prawie jeszcze troszeczkę. Mało się jest piłeczka wyjęta z węża. Zawodnicy pokonują to przeszkód. A my zostaje jeszcze jedno przed koncertem losowanie. Za 5 zł paletka, oczywiście flaszka do wygrania, jak zwykle piwko, coś słodkiego na przegryzienie, czyli czekolada, no i mnóstwo atrakcyjnych nagród. Rozwinięcie węży i zawodnicy rozpoczynają pompowanie wody. Zawodnik tak zwany przodownik czeka na podanie prądu wody, żeby obalić dwa pachołki, które znajdują się na ostatnim odcinku kolu. Woda jest już na prądownicy. Jeden trafiony. Jest i drugi trafiony. Zawodnicy zakończyli konkurencję. No i jeszcze małe nagrody pocieszenia. Pomimo, że jest to grupa młodsza, że to są mniejsze nasze dzieci, pełna dyscyplina, ustawienie drużyny na baczność, dowódca drużyny oddaje meldunek. Pełny meldunek do sędzie startowego, oddanie honoru, przejście do linii startu. Spocznij i za chwileczkę sędzia startowy wyda komendę do rozpoczęcia konkurencji. Jeszcze zanim rozpoczniemy, zapraszamy wszystkie oczywiście naszego grilla. Są bardzo pyszne wursztyny, karkóweczki, grochóweczki, co na każdy by chciał. Piweczko, piweczko, co ma chcesz, to oczywiście też zyska. Nie zapomnijmy o jeszcze nie zapomnijmy o naszym witku. Hej!
Myślę, że trzeba podziwiać te nasze Wilusińskie, ponieważ pomimo, że są to dzieci, dyscyplina u nich jest zachowana, pewny regulamin, opanowanie, co rzadko się zdarza w tym wieku. Myślę, że musieli bardzo, bardzo długo ćwiczyć, żeby udało im się przygotować do naszych zawodów. Te małe rączki mają problem wnieść ten wąż jest za gruby dla nich, żeby ta piłeczka przepchać do końca. Zobaczymy, jak im się to uda. Troszeczkę im się tam gdzieś utkła ta piłka w tym wężu. Ale są podpowiedzi, myślę, że im to pomoże i sprawnie wykonają to zadanie. Rudy Pachetka, prosimy Podzuska. Jeszcze raz powtarzam, Rudy Pachetka, prosimy Podzuska. Ale oczywiście my zapraszamy wszystkich do kupowania palety. Jak widzicie, atrakcyjnie nagrody dzisiaj mamy. Piłka, flaszka, coś na zakąska jakieś. Czekoladki, piwko do orzeźwienia, no i jeszcze jakieś małe nagrody pocieszenia. Więc zapraszamy śmiało. Czternaście to nie jest liczba taką o sobie. 14 to jest liczba naszych paletek, które mamy na sprzedanie. Każdą paletkę mamy po 5 zł. W cenie 5 zł zapraszamy wszystkich do wygrania. Flaszeczkę, piweczko, piłeczka. Oczywiście zaproszenie do naszych najmłodszych, do Arkadii, do świata zabaw. Zapraszamy bardzo gorąco. Oczywiście, żeby nie było tak gorzko i smutno, do tego zaproszenia mamy oczywiście jeszcze dwie czekolady, bardzo słodkie, do tych naszych pociech. I do tego jeszcze jedna nagroda. Dwieczka taka na wisiorek. Wisiorek i zapalniczka z Radio Park. Radio Park, widzicie. Takiego czegoś nika nie kupicie, no u nas w losach. Wygracie za 5 zł, mamy jedna paletka. Jeżeli by się ktoś chciał napić za 5 zł flaszeczki, to śmiało prosimy. Właśnie dwie paletki poszły, zostało nam jeszcze 12. 12 wykupimy i losy właśnie losujemy. Zakręcamy dwa razy, albo ile? Nie więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy naszym kołem fortuny zakręcimy naszą wrzutką i będziemy losować. Ale jeszcze najpierw trzeba wykupić 12 naszych paletek po 5 zł. Zapraszam gorąco i serdecznie, zapraszamy, żeby wykupić właśnie następne paletki, zostały sprzedane. Jeszcze prawie piłeczka na końcu węża. Coraz sprawniej, coraz lepiej. Wskazówki rodziców były ważne, lepsze. Ale wszyscy zawodnicy skupieni nad tym, żeby zrobić prawidłowo to zadanie. A my u nas jeszcze tylko kilka paletek do sprzedania. Zapraszamy 5 zł po paletce. Węża jest krócej, można złapać tą piłeczkę w środku i to też również przyspieszy. Tylko 5 zł, zapraszamy paletki do sprzedaży. Tylko z tego coś miłego do najmłodszych i tych starszych na pewno coś się znajdzie. Zapraszamy, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 paletek. Zapraszamy bardzo gorąco. Chodź Andrzej, chodź. 7 szczęśliwa liczba, czyli ktoś jak kupi ta 7 paletka.
najprawdopodobniej wygrał. Albo już piłka w rękawie, w mundurze, albo jeszcze nie dopchana do ręki. Ja zaś przypominam, co mamy do wygrania. Otóż nagrody takie trochę mniejsze, czyli zapalniczka z bryloczkiem, dwie, trzy kolady z zaproszeniem do Światu Zabaw Arkadii, piweczko, piłka do gry i koseczka. Znalazła się piłka podłożona na pachowę. Tu. Wszystko prawidłowo, tak, wąż. Wyprostować wąż. Dobra. Więc mamy tylko jeszcze dość przeszkody. Przeszkody przechodzą teraz do pompowania, do sitawki, rozwijają węże. Zobaczymy, czy będą sam, czy będą jej pomagać rodzice. Na razie rozpoczynają sami. Szybciej rozwinąć ten wąż, bo za chwileczkę będzie z wodą i go nie rozwiniemy, bo to za ciężko. Impreza jest na luzie, zapraszamy do Zuzki ludzie. 5 paletek mi zostało i zaraz... Trzeba to podźwigać, te małe drączki zakręcają same prądownice, udało się. Nasz najmniejszy strażak będzie kręcić Zuzką o nasze nagrody. Tylko jest siła, wykupić znowu ostatnie.